Dzień dobry. Dzień dobry w nowym dniu. Piąty dzień eskapady. Wyjeżdżamy właśnie z Ustronia i kierujemy się już na Wisłę, a tam będziemy chcieli zacząć od skoczni, na której zawodnicy skaczą w Pucharze Świata. Czy ja dobrze liczę, że dzisiaj jednak jest czwarty dzień? Czwarty. A ja wiem, który powiedział? Piąty, czwarty. No, jeszcze tak szybko nie jedziemy. No to dobrze. Dzisiaj powinno być ciekawie, kolorowo. Wyjeżdżamy już z naszego... Pogoda przeplatana na razie. Pensjonatu. Wyszliśmy to, założyliśmy długie spodnie po kilku dniach bycia w krótkich i już myślałem, że popełniłem błąd, bo mi się zrobiło za ciepło. No, ale tak jak zawiewa, to jest... Ale jak zawiewał dokładnie, jest chłodno. To jest chłodniej. Więc zobaczymy, co dzień przyniesie. Także żegnamy Ustroń i do zobaczenia w Wiśle. Wjechaliśmy do Wisły. Mamy 8 km jeszcze do skoczni. Jedziemy sobie na Orlenika, bo Kawusia z rana jak śmietana. Tatuś tutaj lekko niedospany jest z wrażeń. Oczywiście to nie jest reklama stacji. To jest ta? Nie, to nie jest malinka. Chyba tam, znaczy na pewno nie malinka, bo to jest chyba dziecięca, nie? Pianistą z zespołu. To już chyba jak mam. A to już ten kompleks jest. Może jedna z kilku. Dziecięca jakaś. Soulowo. Juniorski działa to. To jest instrumentalna muzyka. Co, i dojeżdżamy. Gdzieś się majaczy w tle. Gdzieś w tle ją widać. A jedziemy dlatego, że jako kibice skoków chętnie to zobaczymy. Nigdy nie mieliśmy okazji, już nawet nie wspominając o byciu na zawodach. Bo z naszego poznania to już jest kawałek. Pewnie kiedyś zimowo się wybierzemy. O, po prawej stronie. Można wjechać kolejką na górę. O, nie mamy niemiecki zespół. Zawodnicy niemieccy są na treningach. Jakieś letnie zawody pewnie się będą odbywać na Igielicie. Ale tam pójdziemy, tam. Jedziemy. Skocznia Wisła Malinka.
się. Zdjęcie za 3, 2, 1. Mamy fotkę. Przygotuj się do zdjęcia. Podoba ci się? Mhm. Ola, jak to wysoko jest? Okay, witamy was! Pierwsza nasza wycieczka takimi sprzętami. O, zatrzymała się. Co to? Nie wiem. Ktoś wsiada, wiesz chyba. Stoimy i co teraz? No, to jest najgorzej. No, ktoś wsiadał, wiesz chyba. Na bok i na lewą stronę. No, jesteśmy na górze, a mama gdzieś na dole jest. Tam widzisz? No. Wysoko, nie? Skaczą. Piękne widoki. Kurde. Tu chyba nie, wiesz? Tutaj. Wyżej jest. O, patrz, to jest na zdjęciu Piotrek. Dobra. Gdzieś tam mama siedzi. Chciałeś kupić? No zobacz, co jest i powiesz mi. To jest zapalniczka, mama nie potrzebuje. Jeszcze jest jakieś pięterko wyżej. A, tu jest bezpośrednio wyjście. No, widzisz. Na powietrze, tam byśmy się ugotowali. O, ale tu wiaterek już daje. Chodź tutaj się zdjęcie zrobię. Chodź szybko zjeżdżamy, bo... Kupiłeś ten magnesik? No dobra. Jeszcze jeden. Dobra, idziemy. To co, idziemy? Czy chcesz jarać teraz? Nie, to ja idę zobaczyć zdjęcie. No chodź.
Ale na następny raz się pytajmy. Tak, chodź do mnie. Cześć. Co? Jezus Maria, to... Nie wolno odchodzić z takimi rzeczami bez tego. Tutaj wyciągnąłeś? Odszedł panu z magnesem. Który? Zjazd w dół, tutaj. Tu, Dawidku. Idziemy zjechać w dół. Dawidek się rozpędził, wziął nam magnes i zapomniał kasę dać. Musieliśmy się cofnąć i panu zapłacić. Pokaż ten magnes. Schowałeś go już? Pokaż, co to jest. Obejrzymy. Co tu mamy? Taka wisła. Dobrze. Groźne szczęście. Groźne szczęście. No, musimy poczekać w kolejce. No, chodź. I my tutaj. Stawiamy się na stópki. No, bez swojej roboty. Aby się mi nudziło. Jest i nasza gondola. Czekamy. Łóżki. I zjeżdżamy w dół. Ale ludzi teraz już jest. A w dół to jest inne uczucie, nie? No. Już jakbyś tak no. Spadał. Jak ktoś ma lęk wysokości, to może się troszkę bać. Ale jest piękny. Nie no. No tak trochę. Troszkę. No każdy ma troszkę. Tata jak był na wieży, też troszeczkę mu się na tej siatce nogi miększe zrobiły. No i na siatce jak zrobiłem 2-3 kroki, to już się przyzwyczaiłem do tego. Wiesz, tu jest chyba taki wiatrołap, czy jak to? Nie wiem. Żeby nie wiało chyba. Może żeby ograniczało jakiś ten wiatr. Nie, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale pięknie. Mama na nas na dole czeka. Już widzę ją, gdzieś z lewej strony chyba jest. Spróbuję powiększyć. Nie zobaczy nas jeszcze, wiesz chyba. Gdzieś tam nam zasłonił. Jest na pewno. I stoimy. No i fajnie. Wszyscy stoją. Mhm. Nie wiem, czy cię jeszcze widzi. Ona nas już tutaj nie widzi. Macha, macha. Machamy mamie. Pan nie spojrzał się. Przygotuj się do zdjęcia. Uśmiechnij się. Zdjęcie za 3, 2, 1. Mamy nagraną, jak tam pstrykę. Jeszcze kawałeczek. To jest mój bęczek. Dziękujemy. Pożegnamy Wisłę Malinkę, a teraz jedziemy do Koniakowa, słynącego z koronek. Z koniaku. Potem już i Stebna i gdzieś tam okolice Zakopanego.
jesteśmy w Koniakowie. Mamusia nasza poszła do centrum koronki koniakowskiej. Poogląda sobie te wyszywanki, bo to jest jej temat i klimat. My z młodzieżą jesteśmy na zewnątrz i oglądamy sobie widoczki. Jak będzie coś ciekawego w tym centrum, to wstawimy nagrania Justyny. Na tej górce jest cudnie. I przekroczyliśmy w naszej podróży 1000 km. Pierwsze 1000. Za nami. Idziemy dalej. Jedziemy dalej. Jesteśmy w Zawoi. Podobno najdłuższa wieś w Polsce. Teraz podjedziemy pod przełęcz, pod Babią Górą. Ale tylko rzucimy okiem na Babią Górę, chociaż bardzo nam się marzyło, by wejść tam, ale no, innym razem musimy sobie zrobić osobną, tylko w takim celu osobną wycieczkę. Sprawdzaliśmy, bo chodziło, że około 6 godzin w dwie strony by tam zajęło, no to już o tej porze to tam to nie damy rady. Nie damy rady. No, a dzisiaj jeszcze powinniśmy Zakopiec zmienić. Ale na pewno tu przyjedziemy. Jeszcze odwiedzimy. To jest. O, no, piękny widoczek na Babią. Aż się chce wejść. Czacik, nie? Super, dobra. Olbrzymia. Idziemy w górę? Tak. Nie ma gdzie wcisnąć szpilki. Drugi. I tu następny. O, tu jest miejsce. A może o tej porze już trochę ludzi powyjeżdżała, nie? I tu. Piękną panoramę Tatr. Próbujemy tutaj. Niby otwarte. Stań tam z boku. No, bo to jest tam. A ja nie wiem, czy tu nie jest jakaś tam impreza. Impreza, no. O kurczę. No, na to wygląda. Na to wygląda. No, trzeba się zorientować, czy ten. Czy jechać dalej. Jedź dalej. No, taką ciekawostkę same. Jesteśmy Chochowy, w Chochołowie, tak. Same domki z Turu Zakopiańskiej. Bardzo fajnie. Szukamy tego jedzonka, ale gdzie tu stanąć. Co mamy? Nie ma nic. Jakby jeden ten budował. Architekt. Witamy z Zakopanego. I Giewoncik jest. Jest Giewont. Jest mnóstwo turystów. Pogoda dopisuje. Pogoda piękna. Spróbujemy się dostać na Krokiew. Jak nie będzie dużego korka, to podjedziemy jeszcze tam pod skocznię i
pomału lecimy dalej. Dzisiaj niedziela. Jakieś turnusy pewnie wracają, więc stąd pewnie taki spory ruch. Jesteśmy pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Niestety wyciąg jest nieczynny, można tylko pooglądać. A zaraz obok Średnia Krokiew. Kieruj się na wschód. No i wylądowaliśmy na kempingu przy jeziorze Czorsztyńskim. Kemping się nazywa Łęk. Bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Sporo miejsca na namieciki, kampery i tak dalej. No, przygotowujemy sobie herbatkę teraz, jakąś kolacyjkę. Jeszcze się do końca nie rozłożyliśmy, ale najważniejsze już stoi, prawda? No. Sam duży garty go używamy jak na razie, a wzięliśmy mniejsze sobie też. No ale on służy praktycznie do wszystkiego. Kuchenkę drugą też mamy taką małą, jakby trzeba było dogrzać, nie wiem, jakiś sos, herbatkę osobno, kiedy obiad się przygotowuje, także na razie nie zużywamy. Jakoś tak nie było okazji. No. To do zobaczenia. W sumie jutro. Ile tam zrobiliśmy kilometrów? 300? Nie. Zaraz. No coś koło 300, nie? Musiałem dokładnie sprawdzić. To mi się wydaje. No i zobaczymy, mało cię jeszcze. No troszkę się rozpędziłem. 223. Planowaliśmy, że będzie niecałe 200, ale trochę dzisiaj było tego oglądania, zatrzymywania się. A reszta... Mamy 1163 km już w sumie, także nie jest źle. No to żegnamy, to do jutra, do zobaczenia. No to podsumowanie mamy czwartego dnia. Wystartowaliśmy z Ustronia na Wisłę. Z Wisły w dół do Istebnej. A to? My tu zaznaczyliśmy. Odbijaliśmy do Malinki. Aha, na Skocznie. Z Istebnej na Koniaków, tam gdzie Koronki. Z Koniakowa do Węgierskiej Górki. I na Żywiec. Do Żywca. Potem przez Gilowice. Przez Gilowice. Do Stryszawy. Do Stryszawy. Przez Stryszawy do Zawoi. Z Zawoi do Zubrzycy, przez Zubrzycę do Jabłonki. Jabłonka. Stamtąd na Czarny Dunajec. Z Czarnego Dunajca na Zakopane. Tutaj nie, tu jeszcze nie było Zakopane. To było jakieś... Witów jakiś po drodze był. Kościelisko Zakopane. Tu odbitka na Wielką Krokiew. Powrót przez Poronin, Biały Dunajec do Szaflar, przez Gronków i Frydman, i tu nocowaliśmy na kempingu Łęk.